w ostatnim okresie swojej ciąży drugiej. I to mnie trochę tak przybiło, aczkolwiek była to tylko i wyłącznie cukrzyca ciążowa, więc jak urodziłam swoje... krótki epizod. Tak, jak urodziłam swoje drugie dziecko, to, że tak powiem, moja cukrzyca się rozpłynęła i prowadziłam normalne życie. Ale w momencie, kiedy zaczęłam się źle czuć i nie wiem, straciłam bardzo dużo na wadze, podejrzewałam, że jest to anemia, ale jednak niestety okazało się, że to nawrót cukrzycy i że jest no to choroba do końca życia. Ten moment, kiedy usłyszałaś pamiętam ten moment, lekarza. Jak poszłam na badania, zrobić sobie wszelkiego rodzaju badania, bo pewnie myślałam, że potrzebuję więcej witamin, bo mam anemię. No ale zostawiono mnie już w szpitalu, nie pozwolono mi wyjść i jakoś ułożono mi dietę. Muszę teraz, że tak powiem, borykać się z tą chorobą, ale zaprzyjaźniłam się z nią, bo nawet nie mam innego wyjścia. To jest moja druga koleżanka, która nazywa się cukrzyca, która mnie tak właściwie mobilizuje do tego, żeby lepiej się odżywiać, żeby po prostu zacząć o siebie dbać bardziej, bo młody człowiek jest beztroski, bez względu na to, co robi, to jedzenie jest na ostatnim miejscu. Zje albo pączka, albo pojedzie do McDonalda, albo zamówi pizzę i to w zasadzie zazwyczaj obraca się przeciwko niemu, albo po prostu waży 300 kilo, albo ma problemy z sercem, albo z czymś innym, a ta choroba po prostu zmobilizowała mnie do tego, żeby nie jeść w fast foodach, żeby się po prostu trochę zdrowiej odżywiać. Myślę, że taka dieta przydałaby się każdemu. Marta, a powiedz mi, dlaczego zdecydowałaś się na operację biustu? Zachęcił cię do tego mąż, czy to była twoja decyzja? Może i trochę próżność, ale operacje plastyczne są po to, żeby je robić. Nie namówił mnie do tego mąż, to była moja decyzja, moja własna, osobista i nie wiem, zachęcam każdą młodą dziewczynę, czy młodą, czy starszą, jeżeli ma z tym jakiś problem. Ja to zrobiłam po karmieniu, już po dwóch ciążach, kiedy, że tak powiem, mój biust nie wydawał mi się na tyle atrakcyjny, żeby podobał się mnie, no bo, że tak powiem, chyba kobiety robią to głównie dla siebie, żeby się dobrze poczuć i czemu z tego nie skorzystać, jak nie robimy tym nikomu krzywdy, tylko upiększamy w jakiś sposób siebie. I super, trochę zadziałała teraz psychika, że nie wiem, że czuję się lepiej, jestem bardziej dowartościowana, trochę może kobieca próżność. A czujesz się? Wiesz co, lepiej. No jest mi, że tak powiem, przyjemniej, fajnie. A wszystko to pewne tak prawie, jak listek na wietrze w trawie ślad, jak latem zerwany w trawie dmuchawiec, gdy zawieje wiatr. Ta, ale sprawa jest no, dosyć poważna, w końcu jest to zabieg, jakaś ingerencja. Jest to zabieg i to się nie bałaś. Szczerze mówiąc, bardzo bolesny zabieg. Właśnie. Bo fakt, że cała operacja przebiega pod narkozą, także nic się nie czuję, ale w momencie, kiedy się naprawdę przebudziłam, to miałam wrażenie, że usiadł na mnie słoń i ani nie mogłam kaszlnąć, ani się zaśmiać, ani przełknąć śliny, także naprawdę to jest dość bolesne, ale warto, no czego się nie robi dlatego, żeby dobrze wyglądać. A nie bałaś się, że może się nie udać, tyle się o tym mówi. Wiesz co, ja najpierw, że tak powiem, bardzo dobrze sprawdziłam miejsce, w którym będę to robić. Zrobiłam wszelkiego rodzaju badania, tak jak polecił mi to zrobić pan doktor, który operował mój biust i zrobiłam to wszystko. Zobaczyłam, że tak powiem, licencję, znałam osobę, która też robiła u niego jakieś operacje. Udało mi się i teraz polecam każdej swojej koleżance, która ma ochotę zrobić sobie tą operację, również mojego lekarza, bo uważam, że jest świetny. A po jakim czasie było już dobrze? Powiedziałeś, że to przebudzenie po zabiegu było tragiczne. Po jakim czasie było przebudzenie po zabiegu było naprawdę tragiczne. Przez pierwsze trzy dni ciężko mi było nawet oddychać i zastanawiałam się, czy zrobiłabym sobie to ponownie i wtedy, w tamtym momencie stwierdziłam, że absolutnie nie, że gdybym miała to powtórzyć, to nie ma szans. Teraz wiem, że zrobiłabym to jeszcze raz i drugi i następny, także przez miesiąc pamiętam, że chodziłam w takim gorsecie usztywniającym i nie mogłam za bardzo podnieść rąk do góry, więc ciężko mi było nawet prowadzić samochód. I tak właściwie to miesiąc czasu trwa taka rehabilitacja, żeby można było już funkcjonować w pełni sił. Ale, że tak powiem,
miły efekt jest już po 2 tygodniach, kiedy można się w lustrze przeglądać. Marta, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu. Do widzenia i wszystkiego dobrego.